Siemanko, siemanko, witam was wszystkich. To jest kolejny odcinek polskiej serii granej na mapie Zielonka. Ostatnio byłem tutaj pod tym marketem i sprzedałem troszkę zupy. Nawet zaparkowałem sobie ładnie moim pojazdem. No i jak widzicie, mam w tej chwili 26 tysięcy złotych na koncie. Nie jest to oczywiście zbyt dużo, biorąc pod uwagę, że w tym momencie zatrudniłem sobie pracownika, który sieje dla mnie pasternak. Powoli kończymy zasiewy, pole numer 50-51 jest już skończone, pasternak zostanie zasiany dzisiaj i będę w stanie przeskoczyć do kolejnych miesięcy. Poza odcinkiem napełniłem sobie jeszcze ten oto rozsiewacz nawozu i w tym momencie mam już tutaj 3000 litrów, także prawdopodobnie w kolejnych odcinkach albo poza po prostu sobie tutaj nawiozę te pola. Sytuacja wygląda obecnie w taki sposób, że pole numer 53 jest nawiezione przez pół, a reszta nawieziona jest pojedynczo. Natomiast dzisiaj zamierzam zrobić coś, do czego przygotowuję się już od kilku odcinków, a mianowicie zamierzam tutaj postawić sobie szklarnię. I jak widzicie, pieniędzy mam niestety troszkę mało, więc zaczniemy sobie od tego, że wezmę kredyt. Niestety nie za bardzo mam inną opcję, w tej chwili pożyczki mam już bardzo dużo, będę miał 300 tysięcy złotych, teraz właśnie dobiłem do 300 tysięcy, nic na to nie poradzę, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że po kolejnych żniwach po prostu będę miał tych pieniędzy więcej, no i dodatkowo tutaj jest dość spora kupa trocin, którą jak sprzedam, no to wiadomo, że dużo pieniędzy dostanę. Stanę sobie gdzieś tutaj, żeby nie zawadzać tym traktorem i idę budować, czyli robić to, co chyba wy lubicie najbardziej tutaj. Teraz idziemy budować, mam troszkę działki, no i oczywiście będę musiał wybrać sobie odpowiednią szklarnię. Będzie ona największa, duża szklarnia, no i teraz muszę się zastanowić, gdzie tak naprawdę postawić te szklarnie. Tutaj w ogóle zauważyłem, że mam jeszcze jeden pieniek, więc zanim będę stawiał szklarnię, to ja po prostu muszę podjechać i się go pozbyć. Dlatego jeszcze nie oddałem tego mulchera leśnego, który tutaj jest, jak widzicie, podpięty do przodu. O, widzę, że nawet wjechałem na jeszcze jeden pień. No, to tego się nie spodziewałem, że będzie ich aż tyle. Raczej myślałem, że jeśli na coś trafię, to naprawdę będzie to jeszcze jakiś dosłownie jeden pieniek, nic więcej. A tutaj mamy pieńka, który, dobra, w tej chwili zniknął, więc jest w porządku. No i jeszcze na pewno coś tutaj znajdziemy, bo przecież nie byłem w stanie postawić mojego budynku. Wydaje mi się, że tutaj jest pieniek. Jeśli dobrze widzę, to w tym miejscu się on znajduje. Zaraz popatrzcie, faktycznie znajduje się teraz pod moim mulcherem i on już zniknął. Czyli temat powinien zostać rozwiązany. Czy gdzieś jeszcze jakiegoś pieńka tutaj nie mam? Nie wiem, zobaczymy. Lecimy w takim razie teraz z budową szklarni. Ile ja ich tu postawię? Myślę, że ze 4 to jest minimum. Zrobimy sobie w takim razie te szklarnie, myślę, pod kątem. Może zacznę je stawiać gdzieś tutaj, po prostu. W tym miejscu postawię sobie szklarnię numer 1. Tutaj zrobimy szklarnię numer 2, żeby się dało tu jakoś wjechać pomiędzy te budynki. Okej, okay, i co, i szklarnie numer 3 tutaj? No nie, no nie, no aż tak to nie. Natomiast myślę, że postawię sobie w takim razie jeszcze, o, tutaj jedną szklarnię. I myślę, że na górce postawię sobie tutaj szklarnię numer 4. No i do tego fajnie byłoby postawić jeszcze szklarnię numer 5. Tak mi się wydaje, że szklarnię numer 5 też sobie tutaj zrobię. I może na koniec szklarnię numer 6. 6 szklarni sobie tutaj postawię w ten sposób. Wydałem na to oczywiście 60 tysięcy złotych. No i teraz gorsza sprawa, bo będzie trzeba wyrównać jeszcze troszkę teren. No a potem oczywiście go chcę ładnie pomalować, żeby tutaj wszystko ślicznie wyglądało. Nie jest to oczywiście takie wszystko proste, ale to nic, już sobie tutaj najpierw wezmę narzędziem wygładzanie, ogarnę wokół tej pierwszej szklarni, tutaj ten teren nawet nie wygląda źle, powiem wam, że myślałem, że będzie znacznie gorzej, natomiast tutaj naprawdę wygląda to przyzwoicie. Ta druga szklarnia w środkowym rzędzie jest już sporo niżej, tutaj w ogóle też zrobił się, jak widzicie, taki mały uskok, ale on też nie jest bardzo, bardzo stromy, dopiero stromy to się robi z drugiej strony, zaraz tam podejdę sobie i ogarnę co trzeba i tutaj muszę zachować szczególną ostrożność, dlatego, że nie mogę pozbyć się, nie mogę zniszczyć sobie tego, co tutaj na mnie czeka, czyli tych wiórów, tych trocin, bo przecież jeśli ja będę przekształcał teren bardzo agresywnie, to mi się po prostu zniszczy, to mi zniknie, a tego bardzo bym nie chciał. O, widzę, że tutaj ten teren jest, jak widzicie, bardzo, bardzo mocno nachylony. Zaraz zobaczymy, co tu zrobić, bo w gruncie rzeczy to nachylenie terenu w tym miejscu wcale nie jest takie złe. Może po prostu trzeba będzie je nawet jeszcze odrobinkę
powiększyć. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Zobaczcie, powiększymy sobie tutaj troszkę to nachylenie terenu. Może się jeszcze da to zrobić, mam nadzieję. O, dalej już się nie da. To jest kłopot, że tutaj dalej się już tego po prostu nie da zrobić. No więc jednak mój pomysł niestety nie znajdzie zastosowania. Będę musiał to wszystko po prostu wygładzić. No i będziemy mieli tutaj troszeczkę nierówności. No ale cóż, poradzimy sobie z tym. Zaraz to wszystko ustawię tak, żeby miało ręce i nogi. Tutaj w ogóle nie jestem w stanie, jak widzicie, teraz przekształcać tego terenu. Trochę słabo, ale to wynika z tego, że te budynki są po prostu bardzo blisko siebie poustawiane. No to wygładzimy sobie jeszcze wokół tej szklarni, a tamtą jedną zajmę się po prostu na końcu. Tak trzeba będzie to zrobić. Tutaj jest 6 szklarni, nawet fajnie to wygląda. Zaraz sobie to wszystko pomaluję. No ogólnie rzecz biorąc wyszło ładnie. Tutaj też jest już ogarnięte. Popatrzcie, tutaj sobie jeszcze troszkę tylko wyrównam i bez problemu powinienem być w stanie już tutaj jakoś dojechać. Nie wiem, czy nie będę używał tutaj jakiegoś autoloadu w przyszłości, jeśli tych palet będzie bardzo dużo. Ja wiem, że to jest seria w miarę realna, ale nawet o ten autoload to już kiedyś prosiliście w komentarzach, bo bez sensu jest po prostu używać, bez sensu jest ładować po prostu pojedynczo wszystkie palety, bo szkoda na to czasu. Tak przynajmniej wy uważacie. Możecie napisać w komentarzach, bo widziałem już wiele komentarzy, że jednak autoload tutaj w tej serii powinien się pojawić, ale jeśli teraz tak powiem, można powiedzieć na forum, no to myślę, że dotrze to do większej ilości osób. No i teraz tak, tutaj jest największy problem, muszę się go jakoś pozbyć. Zobaczcie, tutaj, tu jest wyżej niż tu. A z drugiej strony tu jest wyżej niż tu i najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie przekształcać tego terenu bezpośrednio o w tym miejscu i to jest kłopot. No ale może mi się jeszcze jakoś tutaj uda to wygładzić, żeby się dało tutaj wjeżdżać. Powiększę sobie ten pędzel w takim razie troszkę. Widzę, że może być kłopot. Chyba będę musiał, wiecie co, zainstalować sobie moda Paint and Terraform Everywhere, bo inaczej to ja tego nie naprawię niestety. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie trzeba zrobić, no ale tutaj jeszcze spróbuję podreperować odrobinkę ten fragment mapy, bo tutaj powinienem być w stanie dobudować sobie troszkę tego terenu, wydam troszkę pieniędzy na to i potem ładnie to wygładzę. O, tutaj to na pewno ten teren trzeba troszeczkę będzie jeszcze podnieść. No i teraz możemy wjechać z wygładzeniem, więc tu przynajmniej będzie dojazd od frontu całkiem fajny. No i teraz tutaj, jak widzicie, ładnie to się wygładza, nawet dobrze to wygląda, już mi się podoba. Okej, i tak będę musiał ogarnąć moda Paint and Terraform Everywhere, bez tego się nie obejdzie. No to teraz jeszcze troszkę tutaj jakichś dróg będzie trzeba zrobić pomiędzy tym wszystkim, więc weźmy sobie jakieś malowanie. Jakie w ogóle tu są tekstury? A, narzekałem na to, że niestety tekstur to tutaj prawie nie ma, więc co, mam błoto zwierzęce, no to cóż, no do szklarni błoto zwierzęce to tak trochę nie pasuje. Asfalt? No nie wiem, czy ja chcę ten teren tutaj asfaltować, to nie najlepiej. Błoto? No błota to na pewno nie chcę mieć. Runo leśne? No to cóż, no lasu tu nie ma. Trawa jest i niespecjalnie mi się podoba, bo chcę ją wymienić. Żwir nie byłby taki zły. Piasek? Może piasek i może płyty chodnikowe. Zaraz zobaczymy w takim razie te płyty chodnikowe, jak to wygląda, bo może po prostu ja bym sobie zrobił taki wjazd z płytek. No zaraz zobaczymy, poczekajcie, zróbmy sobie w takim razie wjazd z płytek o tutaj. Okej, no i co? No i to jak to wygląda? No nie wygląda to w sumie źle, ale myślę, że mogłoby wyglądać trochę lepiej. No to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja ze żwirem. Myślę, że żwir tutaj bardzo dobrze będzie wyglądał. Myślę, że żwir tutaj jest jak najbardziej okej, więc zrobimy sobie coś takiego. Tutaj sobie zrobię taką ścieżkę, natomiast nie ma siły. Na pewno moda Paint and Terraform Everywhere będę musiał sobie tutaj ogarnąć, żeby to w miarę ładnie wyglądało. No i wtedy też będę musiał tutaj to jakoś ozdobić, bo przyznam szczerze, niekoniecznie chcę mieć wszędzie żwir, bo przecież to nie jest żwirowy plac, to nie jest żwirownia, tylko tu po prostu będzie się jeździć dookoła. Żwirek może być, ale raczej ta trawa też gdzieś tutaj powinna się jeszcze znaleźć. No dobrze, ja sobie zrobię to w takim razie w ten sposób. Trochę pieniędzy mi ubyło. No i teraz jeszcze tutaj z tyłu, wiecie co, trzeba będzie zrobić taką nawrotkę, można powiedzieć. Ogólnie tekstura żwiru jest bardzo fajna, natomiast mamy tych tekstur po prostu stanowczo za mało. Uważam, że powinno ich być więcej, tym bardziej, że przecież jest potencjał, żeby coś takiego zrobić. No tutaj sobie wyżwiruję w takim razie dosłownie wszystko już dookoła. Teraz bardzo ostrożnie, bo tam, jak wiecie, była kupa, ogromna kupa tutaj, żebym jej po prostu nie zepsuł. No i ja sobie to tak wyżwiruję na razie. Te płytki chodnikowe, wiecie co, ja zniszczę, bo one mi się w ogóle nie podobają. To sobie zrobimy w ten sposób, a potem będziemy wstawiać tu jakąś zieleń, żeby to też w miarę ładnie wyglądało. Na razie to wszystko jest ładnie też wyszwirowane, okej. Natomiast zieleń na pewno gdzieś tutaj w przyszłości sobie ogarnę.
Dobra, teraz tak i w sumie to będzie można jeszcze poprawimy sobie to, co zepsułem na przykład w tym miejscu. O, tutaj możemy bez problemu zrobić sobie, jak widzicie, teksturę trawy w porządku. Jaką mamy tutaj roślinność? No roślinność jest całkiem fajna, trawę sobie tutaj możemy zrobić. Dobra, mamy to. Na razie żadnego płotu tutaj nie będę wstawiał, bo tak jak mówię, będę musiał ten teren po prostu wyrównać, przejadę się i zobaczę, jak to w tym momencie wygląda. Oczywiście muszę dostarczyć jeszcze wodę, to też jest bardzo ważna rzecz. Zaraz będę tą wodę jeszcze dostarczał. Tylko teraz tak, tutaj jak widzicie, no nie, jest mega nierówno, jest po prostu mega nierówno, więc na pewno będę musiał sobie to jeszcze jakoś ogarnąć. Przecież to tak zostać nie może. Paint and Terraform Everywhere i będziemy się tutaj bawić dalej właśnie z tą moją szklarnią. No dobrze, natomiast mulcher sobie na razie zostawimy tutaj. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z moim pracownikiem, bo widzę, że on już skończył tutaj, a zatem wszystko zrobiłem i będę mógł iść po prostu spać. O, popatrzcie, bo tutaj w ogóle jest jakieś jeziorko. Tu jest ten most, jeziorko i może ja po prostu wykorzystam sobie to jeziorko do transportu wody. Tylko najpierw pojadę sobie oczywiście na gospodarstwo, odstawię ten zestaw, zostawię już po prostu Fiata, bo on nie będzie mi potrzebny w dzisiejszym odcinku więcej. Zaparkujemy sobie gdzieś tam na gospodarstwie, no i pojadę do sklepu kupić jeszcze jakąś taką małą beczkę, taką małą cysternę. Zaraz zobaczymy, co w ogóle będę w stanie kupić w tych pieniądzach, no bo ja w tym momencie posiadam, jak widzicie, 13 tysięcy złotych, czyli nie jest to zbyt dużo. Wejdźmy sobie w takim razie w odpowiednią kategorię, czyli w kategorię zwierzęta. No i tutaj mogę kupić tak, mogę kupić przyczepkę Aquatrans od marki Yoskin. Możecie napisać mi w komentarzach, jak dokładnie wymawia się tą markę, bo przyznam szczerze, słyszałem tak wiele rodzajów wymowy, że już nawet nie wiem, która jest poprawna. 7300 litrów. Myślę, że taka beczka tutaj jak najbardziej będzie ok. Ja sobie ją wezmę. 9,5 tysiąca złotych kosztuje, więc nie jakieś wielkie pieniądze. Ursusa zostawimy tutaj, natomiast teraz wykorzystam sobie do tego Masejka i pojedziemy w takim razie pierwszy raz po wodę. W ogóle będę musiał się zorientować, dokąd powinienem jechać. Ogólnie tutaj na tej mapie mamy bardzo dużo różnego rodzaju jakichś takich rzeczek, jakichś takich jeszcze, można powiedzieć, małych jeziorek, takich trochę większych kałuż. Zaraz wam to zresztą pokażę. Popatrzcie sobie teraz na mapę. Może jakiś inny widok weźmiemy. O, może na przykład ten widok. Tutaj będzie dobrze to widać, popatrzcie. Północ mapy jest tak naprawdę wyposażona. Ja wiem, że to źle brzmi, ale tutaj mamy po prostu jedno małe jeziorko. Dobre. Bo dlaczego mówię małe? Dlatego, że po prostu nie wszystko jest dostępne. No i popatrzcie, to jeziorko na przykład wygląda ładnie, natomiast ono zasadniczo może nie być dostępne tutaj na mapie, bo ono, jak widzicie, jest już poza terenem, który można kupić, więc ono ładnie wygląda, ale być może jest nieużyteczne. Natomiast tutaj w południowej części mapy, zobaczcie, mamy na przykład jeziorko tutaj, tylko jedna rzecz. Ja nie sprawdzałem po prostu tego miejsca, czy tu można wjechać do tego jeziorka, czy nie, dlatego to jest moje przypuszczenie. Natomiast w południowej części mapy tych jeziorek jest znacznie więcej. Mamy na przykład tutaj jeziorko koło parku, z lewej strony mapy wzdłuż lasu mamy coś takiego. Na południowej stronie mamy też takie 2-3 duże jeziora, no i na wschodzie to już mamy po prostu całe jedno wielkie jezioro tutaj, więc na pewno tej wody będę mógł wziąć dużo. Tutaj na przykład jest ten most, o którym wspominałem wcześniej i to jest naprawdę blisko mojego gospodarstwa, więc zaraz sobie tam podjadę i mam nadzieję uda się nabrać wody. Jak pewnie wiecie, gdy wydana została poprzednia mapa od Giantsa, była to mapa z DLC Horse Aggravation, no to wtedy pojawił się naprawdę duży problem, ponieważ nie dało się brać wody z tych zbiorników wodnych, które tam były, bo one no, nie były traktowane jako jeziora. To były duże jaja, na szczęście zostało to odpowiednio naprawione i teraz pytanie, żebym ja się tutaj nie utopił, bo ja nie wiem, jakie to jest głębokie. Spróbujmy, wjedźmy trochę. Powiem wam, że wygląda to na taki dość głęboki zbiornik. O dobra, już wystarczy. Natomiast jak pokazuje, nie wjeżdżaj zbyt głęboko do wody, to znaczy, że gra rozpoznaje, że tutaj po prostu jest woda. No a jeśli jest woda, to... Czekajcie, czy ja nie wjeżdżam coraz głębiej i głębiej, żebym ja się nie utopił tutaj, bo będą jaja, będziecie się ze mnie śmiać. No dobrze, w każdym razie... Tutaj widać kilka problemów. Po pierwsze, jeżdżę sobie po wodzie i jak widzicie, kurzę w najlepsze. No, nie powinien wydobywać się kurz z pod opon, jeśli jeżdżę po wodzie. No ale cóż,
tak mamy tutaj w grze, trochę wygląda to czasem absurdalnie, natomiast najważniejsze jest to, że jestem w stanie tutaj ogarnąć sobie wodę. Transport wody będzie no na bardzo bliskie odległości, no bo zobaczcie, ile ja muszę tutaj przejechać, żeby nalać wody do mojej szklarni. No 6 kursów sobie wykonam, no i będzie woda w każdej szklarni ogarnięta. Teraz tutaj wylejemy troszkę wody właśnie do szklarni numer 1. Może ja sobie jeszcze puszczę w takim razie produkcję, żeby ona już tutaj po prostu działała. Puśćmy sobie tak. W pierwszej puścimy pomidory, w drugiej puścimy również pomidory, w kolejnych dwóch ogarniemy sobie sałatę, a w ostatnich dwóch będą produkowane truskawki. W takim razie tak to teraz wygląda. No i ja muszę dostarczyć oczywiście odpowiednią ilość wody, aby można było tutaj rozpocząć produkcję, więc ja sobie teraz idę jeździć tam i z powrotem. Zacząłem od pierwszej szklarni, skończyłem również na niej, wszystkie w tym momencie zostały napełnione, ja sobie pojeździłem troszeczkę, dolałem wody gdzie trzeba, no i wszędzie jest po 20 tysięcy litrów. No to w takim razie udało się ogarnąć naprawdę wszystko, myślę, że teraz spokojnie mogę iść spać i zrobimy sobie jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka małą akcję związaną z nawożeniem, ale najpierw ja się muszę po prostu wyspać, 9 rano dnia następnego lecimy, no i zobaczymy, jak będzie wyglądać moje gospodarstwo, bo podejrzewam, że troszkę rzeczy mi się wyprodukuje, ale ilość pieniędzy na koncie również będzie mniejsza. Będę musiał na pewno pojechać sprzedać wszystkie wyprodukowane palety w najbliższym czasie. W tej chwili mam zaledwie 913 zł na koncie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo mało, no ale teraz mogę wykorzystać Ursusa do tego, żeby zrobić nawożenie na moich polach. Teraz jeszcze jedna kwestia. Tutaj wszystko sobie rośnie, wszystko fajnie, natomiast zastanawiam się, jak wygląda sytuacja z chwastami. Jak widzicie, chwastów nie mam na polu numer 50, 51, 2 i 4 na 53 zostały one już usunięte. No i teraz mogę jechać w takim razie jeszcze troszeczkę sobie ponawozić. 3000 litrów już się znajduje w moim zbiorniku, więc jedziemy na pole szybko, no i nawieziemy je, mam nadzieję, zwiększając potem plony o 50%. No to jedziemy, rozrzucamy tutaj wielkim, wielkim rozrzutnikiem nawozu od marki Amazon. No i dobrze, mamy to. Muszę troszkę skręcić w prawo, bo jak widzicie, jestem w stanie tutaj jechać bliżej środka tego pola, mniej nawozu mogę zużywać, potem sobie mogę to oczywiście zmienić. Nie wiem, czy wiecie, ale ten rozrzutnik ma możliwość zmiany szerokości roboczej. W tym momencie oczywiście 1 na 100%, ale jeśli bym chciał, to jestem w stanie spowodować, żeby ten rozrzutnik po prostu działał troszkę mniej wydajnie, rozrzucał na nieco węziej, żeby rozrzucał, no i ale dzięki temu będzie po prostu oszczędzał odrobinę nawozu. Oddalę sobie trochę kamerę, chcę zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy, czy wszystko ładnie się tutaj nawozi? Wszystko ładnie, popatrzcie, pole numer 52 jest już prawie całe nawiezione. Pojadę sobie od razu teraz jeszcze na pole numer 53. Tutaj pole numer 53 będę musiał nawieźć troszkę inaczej, bo będę musiał się trzymać tylko i wyłącznie lewej strony tamtego pola. Zobaczcie, już 85% tutaj mam, miałem 3000 litrów nawozu, w tej chwili jest go już niecałe, a nawet troszkę jeszcze ponad 2700. No to zaczniemy sobie w takim razie teraz od tej części i mam nadzieję, że uda się tutaj wszystko ładnie nawieźć. Dobrze wygląda, dobrze to działa. Przejedziemy sobie teraz przez pole, tutaj rośnie jęczmień, gdzie indziej rośnie owies, no i oczywiście mam już ogarnięte warzywa. Będę musiał wypożyczyć do tego przecież specjalny kombajn. Mam nadzieję, że uda mi się to tak zrobić, że no nie będę musiał płacić za to jakoś bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Prawdopodobnie ja go wypożyczę na jeden dzień, zrobię wykopki, oddam i wypożyczę go raz jeszcze, bo tutaj na tych dwóch polach jeszcze przecież warzywa będą dopiero posiane za jakiś czas. No natomiast ja teraz przeskakuję na kolejne pole tutaj. Okej, zobaczcie, tutaj rosną sobie warzywa. To jest ten pasternak, który jeszcze niedawno był przecież tutaj siany. Przecież w dzisiejszym odcinku ja go tutaj ogarniałem. No i zobaczcie, w tym momencie pole numer 54 jest na tyle wąskie, że wracając nie będzie potrzeby rozrzucania tego nawozu na 100%. Zaraz to zresztą zobaczycie, podjadę sobie tutaj odpowiednio. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale nawet jeżeli macie włączone niszczenie plonów, to gdy wasze warzywa dopiero są w tym pierwszym stanie wzrostu, to one nie zostaną zniszczone, nawet jeśli wjedziecie tutaj dużymi kołami. To taka ciekawostka.
Dobra, jedziemy teraz dalej na kolejne pole. Już zostało nawiezione. Dobra, to teraz nawieziemy sobie to pole. 51, 50. To sobie teraz nawieziemy, a potem pojadę jeszcze zrobić ten taki jeden mały pasek. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Wygląda dobrze. Wygląda na to, że ja znowu jadę praktycznie całe pole. To może się uda na 3 razy zrobić te dwa pola. Myślę, że jest taka szansa, bo tu pole numer 50 jest jeszcze węższe od 51. Bardzo dobrze. Naprawdę wydajna maszyna. Doskonale sobie radzi. No i przede wszystkim jestem w stanie raz pojechać i zrobić szybkie nawożenie. Oczywiście to rozrzuca nawóz, można powiedzieć, ten stały. Natomiast weźcie pod uwagę, że tu w farmingu możemy też mieć nawóz płynny. Do tego w naszym DLC, właśnie w tym DLC Premium Expansion, dostaliśmy bardzo ciekawy sprzęt od marki Agrio, czeska marka. Dostaliśmy tutaj bardzo ciekawy opryskiwacz. 102 tysiące kosztuje, nie ma zbyt dużego zbiornika, 8 tysięcy, natomiast tutaj 13,5 tysiąca. No i też jest to maszyna podczepiana do ciągnika. No i do tego jeszcze samojezdny opryskiwacz o pojemności zbiornika 6600 litrów. No i on jest akurat dość drogi. Dojechałem do końca pola, prawie wjechałem przy okazji w słup energetyczny, ale to nic. Oj, jak mnie tutaj podbiło, a nie wiem czemu tutaj tekstura zrobiła się tak dziwnie, bo zobaczcie, tutaj tekstura w ostatnim rządku zrobiła się tak, jakby te warzywa miały rosnąć po prostu pod innym kątem. Zupełnie nie wiem, z czego to wynika. Tutaj ta tekstura właśnie na ostatnim miejscu, no ale trudno, wygląda tak, będzie trzeba z tym żyć. No, swoją drogą, tutaj te pola nadają się naprawdę do połączenia. Nie wiem jeszcze, kiedy to zrobię, ale myślę, że już w trakcie kolejnych żniw będziemy mieli tutaj jedno pole, bo po prostu szkoda tej przestrzeni. Tutaj między tymi polami jest naprawdę mnóstwo dróg. Nie ma żadnych drzew, nie ma żadnych krzewów. Jednym się to podoba, innym niekoniecznie. Ja uważam, że ta mapa ma naprawdę bardzo duży potencjał do tego, żeby robić sobie tutaj naprawdę bardzo duże pola. Jak widzicie, tam są drzewka po lewej stronie, więc znajdziemy pola, gdzie są drzewka w okolicy, ale znajdziemy też mnóstwo miejsc, gdzie tych drzewek po prostu nie ma. Każdy znajdzie coś, myślę, na tej mapie dla siebie. Natomiast ja będę chciał tutaj te pola po prostu powiększyć, połączyć ze sobą. Będzie to wyglądać na pewno znacznie, znacznie bardziej realistycznie. Moi drodzy, ja sobie już tutaj dokończę to poza odcinkiem. Muszę się doturlać na koniec tego pola i przejechać jeszcze raz pole numer 54. To wszystko wtedy będzie nawiezione. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, co będziemy jeszcze robić. Być może będziemy już robić wykopki, no bo to wszystko sobie rośnie. Tutaj będzie na pewno dużo ciekawych rzeczy w przyszłości. Więc moi drodzy, nie chcecie tego przegapić, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!